Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp Podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. Wiesz co? Nie wiem. Głód świata, chyba. Takie poznawanie po prostu wszystkiego z drugiej strony medalu. No to powiem tobie, że byłbym aktorem. Moja pasja rozwinęła się tak, że robię co innego, zupełnie co innego. Wkręciłem się w to, co robię przez ludzi Aha. i potem przekształciło się to też w gotowanie dla ludzi w domach prywatnie. Więc... Czy przychodziłeś na do mnie do domu? Ustalamy sobie menu, ustalamy sobie ilość osób, ustalamy sobie budżet. Ja przychodzę, i ty po prostu cieszysz się z tego, że Twoi przyjaciele są u Ciebie w domu, a ja przy okazji możemy razem coś ugotować. Let's go! Nisko jest w barwie. Cześć. Cześć. Wiesz co? Myślałam sobie, że ponieważ nie mam pojęcia kim jesteś, a ty co robisz, to przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby zapytać Cię, co byś robił, gdybyś nie robił tego, co robisz? Tego to górale najstarsi nie wiedzą. <grym> no to z góralami do, nie dzwoń do nich teraz, spróbuj, spróbuj użyć w, własnej inwencji i pomyśl sobie, co bym robił, gdybym nie robił tego, co robię. O, ciężkie pytanie. No coś, to jest rano. Ale <coughs> bierze... No właśnie, dopiero wstałem, Matu. Spokój dziesiąta, ma dziesięć, tu... spokojnie. Eee, no to powiem tobie, że byłbym aktorem. A! Byłbyś aktorem? Mm -hmm. Tak, bardzo kręci mnie mm. świat aktorski. A co w nim? Albo, albo piosenkarzem. O, o. Bo to są dwie opcje, albo piosenkarzem, Aha. albo. Smok tak, albo... używałbyś głosu, rozumiem. A y, powiedz mi, a co ci wkręci w aktorstwie y, co by było gdyby? W aktorstwie kręci mnie poznawanie świata, poznawanie ludzi. Y, to, że możemy wcielić się w rolę, w którą w życiu byśmy się nie. Mm -hmm. Nie w dali, w takim normalnym, prawdziwym życiu. Mm -hmm. e... Głód świata chyba. Takie po poznawanie po prostu wszystkiego e... z drugiej strony medalu. Mm -hmm. To jest mega ciekawe. Mm -hmm. Myślisz, że y, aktorzy mają taką szansę, żeby y, na przykład dużo podróżować po świecie i penetrować? Czy bardziej ci chodzi o to, że z czym spotykają się y, w, powiedzmy, w literaturze, z którą się stykają y, zawodowo, czy w teatrze, czy w filmie? Wydaje mi się, rozkali. że mhm. i to, i to. Mhm. Aczkolwiek y, moja babcia zawsze mawiała, chcieć to móc. Więc Aha. jeżeli chcesz y, osiągnąć jakiś poziom i podróżować i być poza granicami chociażby Polski, Aha. no to wszystko jest możliwe, więc... Y no to, Chyba na tym to polega, no to powiem, nie? Co się stało, że nie zostałeś, bo rozumiem, że nie zostałeś tym aktorem ani piosenkarzem na razie. Nie. Wszystko przed tobą oczywiście, wiesz. Wszystko przede mną, dokładnie. Mm -hmm, mm -hmm. Ale na razie to nie jest coś, czym się y, zajmujesz i w, jaka pasja cię, że tak powiem, wchłonęła, że cię nie wchłonęła tamta, mimo że chcieć to móc? Yy, miałem, miałem zaczątki jakieś do tego, aczkolwiek moja pasja rozwinęła się tak, że robię co innego, zupełnie co innego. Yy, wkręciłem się w to, co robię przez ludzi. Aha. O, yy, aby... spotkanie z ludźmi wpłynęło na to, tak, czym się tak. zajęłeś. Ile miałeś lat, kiedy pomyślałeś sobie, lub ci ludzie cię wkręcili? Nie wiem, miałeś 15, 18? Koło 15 roku życia. Jeszcze raz? Koło 15 roku życia. Aha. Czyli i wtedy porzuci, porzuciłeś te marzenia o piosenkarstwie i aktorstwie? Czy, czyli jakby równo. Nie, nigdy nie porzuciłem nie? tego. Aha. Myślę, że to cały czas gdzieś tam w serduszku moim jest. Aha. A kto wie, może kiedyś, może kiedyś. Wiesz, no, to są takie przestrzenie, do których można zawsze spróbować zaglądnąć, a poza tym można robić coś wokół, co wygląda albo jest zbliżone. Bo tak naprawdę to Ci powiem, że. Właściwie każdy człowiek... Trzeba bajdu żyć można codziennie, wiesz, przy, ale przy aktorzyć, tak? Tak naprawdę to każdy człowiek trochę jest aktorem. No bo jakoś wchodzi w jakieś role, w, jakich, w relacjach i tak dalej. Coś specjalnego w danym dniu albo w danej chwili pokazuje lub nie. Czyli ten rodzaj takiego, takiej żonglerki samym sobą, w zależności od tego, do czego jesteśmy potrzebni, no to to się dzieje. No to jest to, to, co ostatnio słyszałem. Ktoś hmm. powiedział, że kobiety zakuchują się w tym, co słyszą, a mężczyźni zakuchują się w tym, co widzą. I dlatego kobiety się malują, a mężczyźni często kłamią. No, ale wiesz, teraz to się <grym> tak zmieniało, że mężczyźni też się malują, o, a kobiety też, też często kłamią. W związku z tym ja myślę, że ten melaż <grym> jest ogromny. A, a, a czy a, dokonywałeś jakiegoś a kto przemocy nad sobą myślą o tym, żeby jednak w ten kierunek tej sztuki chociażby piosenkarskiej, no bo tutaj już wymaga, próbuję, to tej już w ogóle. Próbuję tak, jedną piosenkę, udało mi się wydać Aha. dwa lata temu. Ale sam napisałeś teksty i muzykę? I nie, te, nie, te? ktoś mi wszystko zrobił za mnie, a ja Aha. tylko u, użyczyłem swojego wizerunku oraz głosu. Aha. Poszło to fajnie, niestety akurat w tym ciężkim czasie, covidowym, to było. To z nudów to zrobiłeś? Y tak, też, wiem, tak, też. tak. Y Aha. Chciałem spróbować czegoś nowego. W ogóle stanięcie przed samym mikrofonem i wydobycie z siebie jakiegokolwiek głosu było dla mnie tak stresujące i paraliżujące, że. No, nie spodziewałem się i teraz mam jeszcze większy podziw, i, i oddaję szacunek artystom, no. którzy, którzy to ogarniają. Wejście do kabiny, po prostu, gdzie słyszysz tylko siebie, tak, niesamowite. Tak, to, jest, to, jest, to, to może być stresujące, a przecież obcujesz ze swoim głosem ciągle i to nie, on nie jest ci dziwny ani y, jakiś specjalny, ale w momencie, w którym y, wiesz, że. Teraz będą tego słuchać czy na, nadsłuchiwać nawet mhm. mocniej inni, no w tym momencie jesteśmy bardziej odpowiedzialni. Ale myślę, że odpowiedzialni jesteśmy za różne rzeczy, które robimy w życiu, tam gdzie chcemy być um, bardzo dokładni, perfekcyjni, mhm. wyjątkowi i tak mhm. dalej. To też się tak dzieje. A powiedz mi, czym się zajmujesz w takim razie? Co, co Cię powchłonęło? Mówię, miałeś 15 lat, jak ludzie Cię zainspirowali, mhm. no, ale jakieś musiały być pokłady w Tobie em, no, pewnego oczekiwania, żeby coś takiego się w ogóle mogło zdarzyć. Tak co uderzasz ty? we mnie pytania. a ja się spytam, czym ty się zajmujesz. No zaraz mi powiesz, tylko najpierw, <laughs> zaraz ci powiem, ale za, poza tym myślę, że zaraz się zorientujesz mhm. w trakcie naszej rozmowy, albo możesz przypuszczać, okay. czym ja się mogę zajmować, że rozmawiam z tobą mhm. w, w tym w te, tego poranka. Pewnie. Słuchaj, to powiedz mi, co, co teraz cię tak wykręciło, że robisz to, co robisz? Zawsze lubiłem wyzwania, Aha. i wyzwaniem dla mnie było zawsze jedzenie w domu. Aha, jedzenie I w domu. W domu. Okej. Okay. Czyli nie poza domem, tylko w domu. To, co się robi w domu. Mm, uh -huh. ty, również można robić to poza domem. Uh -huh. Ogólnie y, jestem kucharzem. Naprawdę takim prawdziwym, prawdziwym. Prawdziwym kucharzem. I masz tak. taką czapkę kucharską i taki fartuch? Nie, akurat ja nie noszę <laughs> takich czapek, ale miałem y, taką możliwość. Yy, przez lata praktyk yy, w no. różnych hotelach, yy, gotować, yy, poznawać ten świat to to jest poznawanie świata dopiero człowieku to też to no prawda no daj spokój tutaj ta penetracja to jest możliwa w ogóle na wszystkich wiesz kontynentach i we wszystkich miejscach bardziej lub mniej mokrych lub suchych słuchaj, a to prawda no prawda stary to jesteś masz taką przewagę nad większością populacji aktorskiej czy piosenkarskiej że w ogóle słuchaj też sztos ale zawsze y... trawa jest zielniejsza tam gdzie nas nie ma prawda no oczywiście kochane poza tym zawsze sobie możesz Troszeczkę wywywać, wy, 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 kiedy no, jakaś jajecznica tam wychodzi spod twojej... No i właśnie o tym są moje kawałki, o jedzeniu głównie. No oczywiście. <laughs> O, Więc to, jest, to jest kapitalne, ale czy w związku z tym ty się też edukowałeś bardziej tak, nazwijmy to profesjonalnie, czy ty jesteś takim e, wiesz, no freakiem, samodzielnym, który sobie wymyślał różne rzeczy i to się z tego wzięło? Sytuacja była taka, że nigdy nie lubiłem chodzić do szkoły i się uczyć, a e, po gimnazjum trzeba było wybrać, mhm. co się będzie działo mhm. i tutaj podpowiedziała mi moja mamusia, która widziała, jak w domu gotuje, Aha. mówi, synek, ty to iść do gastronomika. No i synek stwierdził, że pójdzie do gastronomika eee, dobry, w Warszawie. Dobry wybór, to był dobry wybór? Fajna szkoła? Eee, zbyt wiele się nie nauczyłem tam, Aha. ale trafiłem na fajnych ludzi na praktykach, o. dzięki którym ten bakcyl, tą zajawkę złapałem. Aha. No i jakoś to tam poszło. Nie skończyłem tej szkoły gastronomicznej, <laughs> ale za to poznałem wielu świetnych kucharzy, kucharzy? którzy Wpompowali mi to po prostu w żyły, że tak. mhm. lubię stać na tej kuchni, lubię gotować. Aha. Wiele godzin jest to ciężka praca. No niestety to jest bardzo stojąca chyba praca. No tak ja tak? jestem też większy, a no. też miałem kiedyś motto, że nigdy nie ufaj chudemu kucharzowi. Więc no, coś jest na rzeczy, powiem Ci. Coś wziąłem, jest na rzeczy. Wziąłem to do siebie i... i... <laughs> postanowiłeś eksperymentować najpierw na sobie? O, żeby, dokładnie. Żeby, żeby potem się okazało... Bo rzeczy, wiesz co, masz rację. Rzeczywiście, na przykład nie, źle uczesana fryzjerka nie przekonuje mnie. O właśnie. Prawda? Dokładnie. Albo wiesz, nawet przesadzona też mnie nie, nie przekonuje. Tak, tak, czy fryzjerka, tak. czy make czy ktoś, kto się zajmuje generalnie ciałem, a sam wygląda, jeżeli mówi tak, czy Trzeba bardzo dobrze się odżywiać i tak dalej. Mhm. I jeżeli tym odżywianiem jest tylko no, jeden, jedno jedność było trawy dziennie jakiejkolwiek, no to nie wiem, czy to jest takie. A teraz się to się, się trochę zmienia, nie? No oczywiście, że się zmienia i trochę, trochę wchodzimy. Pamiętajcie, że to jest przestrzeń, w której jestem, e, mogę powiedzieć, dosyć słaba, Aha. E, bo e, jestem na, na cały czas. Je, jestem na tyle samokrytyczna, no, Właściwie mam te kłopoty takie trochę z tym, okay. na tyle samokrytyczna, że jak ktoś mi pyta, ale ty gotujesz, to no przecież może dzieci, może to i tak dalej. Ja mówię, nie, ja kocham swoje dzieci, uh -huh. ja im nie gotuję, bo ja bym nie chciała mieć następnej ilości dzieci, które znowu musiałabym tak kochać, Rozumiem. żeby je wyżywić. Więc mam na swoim koncie takie historie, że jak dzieci chodziły do przedszkola, uh -huh. to dla mnie tragedią była sobota i niedziela. O matko, dzieci w domu i co tu zrobić? No stary, no i wtedy nic. Ale wiesz co, znalazłam na to fantastyczny sposób. Jak okazało się, że w ok. Mm -hmm. To y, i tam to w piątki brałam sobie jedzenie potrójne na sobotę A. i niedzielę. No tak. A doszłam nawet do czegoś takiego beznadziejnie <noise> głupiego, chociaż brzmi, wiesz, wesoło, jak się jako anegdoty opowiada, mhm. że jak się zbliżały święta, no, o wiesz, matka. szczególnie te święta najtrudniejsze, to najbardziej wymagające, słuchaj, no to pierogi już były dla mnie przygotowywane w tym przedszkolu od paru dni. No, no ale że... to bajka. To, to... No stary. I super. Ja uważam, że dzieci były... Miały zadość, uczynione było to, żeby to było smaczne, fajne, bo rzeczywiście akurat zestaw towarzyski tam od strony kucharskiej był no na tyle świadomy i fajny, mm -hmm. że to było. Oni traktowali to troszecz troszeczkę tak, jakbym sobie żartowała i na mhm. początku, ale, ale, ale naprawdę? Ja wie oczywiście, naprawdę. A te menażki, rozumiesz, w piątek przynoszone, żeby przynajmniej ta sobota była obskoczona. Mhm. No i też z anegdoty a propos um, nieprzekonania co do swoich talentów. Nie można mieć wszystkiego, wiesz. Tak, tak, nie tak, można tak. mieć wszystkiego. Mhm. A poza tym trzeba czasem potrafić um, przekazywać to, co się należy mhm. tym, którzy są profesjonalni bardziej. Czyli jak to się tak to, ładnie właśnie. się mówi, stary, że to się deleguje, prawda? Tak. Że się pewne te umiejętności deleguje. Ja ale. jestem absolutnie mistrzem w tym. Czyli mistrz dele delegacji. Jestem mistrzem delegacji. O, to dla mnie naj, naj, jedno z najcięższych w No kuchni. to jest bardzo trudne, kiedy tak. jest się w ogóle taką, wiesz, z samosią, czy z osiem e, kiedy żeby coś takiego... No, trzeba się tego nauczyć. Oczywiście, ale e, e, to, to jest taka domena e, kucharska... Dosyć dla mnie. Um, um. Zachwycająca, aczkolwiek mnie samej yy, odległa. Co okay. nie znaczy, że na przykład moje dzieci, dzieci mm -hmm. yy, nie potrafią tego robić. Może właśnie na przekór temu wszystkiemu, co, co było. Wiesz, nie wiem, pr yy, przewrócisz się za chwileczkę, także trzymaj się fotela. Okay. Yy, bo yy, jak pytały mnie, moi bliscy pytali, yy, ale yy, czy nie może być coś bardziej urozmaiconego? Mm -hmm. yy, to, yy, to u mnie w domu była polędwica albo panierowana, albo nie. Uu. Uważaj, widziałeś coś takiego? Polędwicę, panierować. Nieźle. Podobno to jest schizofrenia no, delikatna. Grzech. No nawet z grzechem połączona, tak. Ale słuchaj, było rozmaicone. Dzisiaj Uf. dostajesz bez panierki, a jutro z panierką. No ale nie mówmy o tym, co jest paranoją. Pogadajmy o tym, co jest fajne. A powiedz mi, czy taki element występowactwa, czyli no trochę aktorstwa, mhm. w które masz jakby w, gdzieś tam w marzeniu, podkodowane dawno, dawno temu, i, i tam funkcjonowało dzisiaj, w jaki sposób możesz wykorzystywać w swojej działce zawodowej? Zdarza się tak? Powiem szczerze, że jak najbardziej o! zaczęło się to od tego, że uwielbiałem gotować na kuchni otwartej gdzie ludzie mogli przyjść, zobaczyć, popatrzeć sobie na ręce Aha. i jeszcze można było mieć jakiś kontakt z ludźmi przy okazji. nie problemu, że ci patrzą na ręce, tak? Bo Miałem problem z tym, że byłem chce. wiele lat zamknięty na kuchni, gdzieś o. wśród czterech ścian i trzeba było y, dniami po prostu obierać cebulę, y, tak. czyścić rybę Bleh. i nie było z nikim y, y, kontaktu. Gadałem sobie z białymi czterema ścianami i sufitem. I to mnie denerwowało, że po prostu też goście, którzy przychodzą do knajpy, Aha. do restauracji, chcą widzieć jednak ten proces. Jasne, chcą tego widzieć... człowieka, który to robi. Tak, Jakie tak. ma flow, wiesz, czy jest uśmiechnięty Można pogodny. sobie, Aha. Bo przychodzisz do knajpy i wychodzisz z. Za ściany, to można sobie pomyśleć, że jakiś menel albo jakiś robot po prostu robi to jedzenie. Aha. A jeżeli widzisz rzeczywiście prawdziwego człowieka, który jest uśmiechnięty, który mu sprawia przyjemność to, że przygotowuje dla ciebie jedzenie, tak. no to jest zupełnie inna, inny rodzaj komunikacji, inny rodzaj relacji, i, i to mnie w tym jara. No i, i tak pracowałem przez wiele lat na otwartej kuchni, Aha. po czym zrezygnowałem w ogóle z pracy mm, w, dla kogoś. Mhm. I z, z moją małżonką postanowiliśmy, że kupimy food trucka. I to to już jest w ogóle inny rodzaj właśnie takiej otwartości, też trochę gry aktorskiej, no bo tak. ludzie podchodzą, musisz z kimś zagadać, pośmiać się. I, i to mnie. Na zaproponować w tym, nie? patrząc na tego drugiego człowieka, co on może lubić albo czego nigdy nie tak, jadł dokładnie. i powiedzieć mu, że. Dokładnie. A -a. Więc to, to jest moja taka zajawka i. I potem przekształciło się to też w gotowanie dla ludzi w domach prywatnie. Więc Czy przychodziłeś na przykład do mnie do domu? Ustalamy sobie menu, ustalamy sobie ilość osób, ustalamy sobie budżet. Ja przychodzę i ty po prostu cieszysz się z tego, że twoi przyjaciele są u ciebie w domu, a ja przy okazji możemy razem coś ugotować, a, a dalej super. impreza toczy się jakby własnym życiem, wiemy o tym wszyscy. Yy, ale tak, no to. I nawet tacy, tacy, którzy w ogóle nie są wkręceni w gotowanie, na przykład w, takiej, w takich okolicznościach takiej inspiracji twojej, mhm. mogą nawet mieć jakieś swoje pomysły, które y, m, możesz wykorzystać jakby w tej, w tej swojej... To jest właśnie prawda? super, to no. jest super, bo y, miałem kilka takich imprez, Teraz oczywiście wiemy, że wszyscy tam podróżują, wszyscy. Wszystko yy, widni, oglądają tak. O, a zwłasz, każdy jest specjalistów we wszystkim. każdy leczy, każdy gotuje. Influencerzy, którzy Wiem. nigdy nie mieli nic do czynienia z jedzeniem, tak. ale oni tam na Instagramie i na TikToku są specjalistami, bo podpatrzyli jeden przepis. No ale, ale też rzeczywiście zdarza się tak, że ludzie naprawdę mają jakąś tam pasję do tego i podpowiedzą mi tutaj: Filip mógłby zrobić tak, tutaj, tak, tutaj, tak. Aha. Więc to jest y, obupólna korzyść, można powiedzieć. No super. A wiesz, że miałam takie zdarzenie y, w, swoim, w swoim życiu, że jak ci już no, wyszło szydło, no. że tak powiem, z worka. To nie jest dobry pomysł. Dobra, ale tak okay. wy, wyszło coś z worka. Ehm, moi znajomi, wiedząc o tym, że ja absolutnie jestem e, noga, znaczy ja głównie bardzo lubię mówić o tym, że jestem noga. To, e, to jest pewna prowokacja. To też niedobrze. E, e, no, wiesz, ale to taka prowokacja, bo każdy mówi: a nie, nie, nie. Więc jeżeli mi się coś uda e, tam w, w, wykonać, no to to już jest taki szlagier. Ale zostałam zaproszona do, do, do takiego eventu mhm. dziwnego. To było bardzo wiele lat temu. W, na dużej tam takiej scenie, w jakimś tam handlowym centrum. Okay. Tam, wiesz, tam ludzie, którzy jakoś tam się ko, komuś z czymś kojarzą, mieli przygotowywać jakieś swoje specjalne dania. To właśnie w, w okolicach świąt to było, że każdy coś tam przy, ma przygotować Właś i, i powiedzieć publicznie, publiczności, jak to właśnie zrobił. Okay. Jaki i ma na to przepis i tak dalej. I słuchaj, i mnie przypadło, a ponieważ to było wymyślone, oczywiście, kto tam co powinien i tak dalej. Aha. Dobra, więc przyniesiono mi makowiec. Okej. Okay. Jak ja zobaczyłam ten makowiec, i mówi, to opowiesz i tak dalej. Tutaj masz ten spis, co tam, co, tam się wrzuca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i opowiesz o tym. Okay. A ponieważ ja jestem strasznie przekorna. Mhm. I nie powiedziałam tego organizatorom, znaczy oni wiedzieli, że słaba jestem, więc dlatego to było przygotowane. Bo okay. niektóre dziewczyny czy tam faceci przynieśli rzeczywiście tam swoje bigosy i swoje jakieś takie y, specialité de la maison, że tak powiem, mm -hmm. a ja ponieważ nie miałam takiego czegoś takiego, więc mnie zostało to przyniesione. Okay. I sobie stanęłam na tej scenie tej mikrofony, mikrofon, te, dużo takich przypadkowych, oczywiście tych ludzi, którzy tam się zatrzymywali mm -hmm. i tak dalej. Jak stanęłam i trzymam ten makowiec, tak pokazuję. I teraz zrobiła taką pauzę i mówię tak, oto, makowiec. I powiedziałam tak, którego nie zrobiłam, nigdy bym nie zrobiła, i nie mam szans na to, żeby go zrobić, ale opowiem wam, jak ja robię barszcz czerwony. I skąd się to wzięło? To było ze strachu. Przypomniało mi się, kiedy powiedziałam, że nigdy nie zrobiłam. Wiesz, odwróciłam kota ogonem, i zaczęłam mówić o barszczu. Ponieważ przypomniało mi się, jak w pewnym miejscu, w ten mm -hmm. sposób się zorientujesz za chwileczkę, kim, kim ja jestem, okay. w garderobie, jedna z moich starszych koleżanek, było dużo wtedy starszych koleżanek, bo ja byłam na początku swojej w ogóle drogi zawodowej. Mm -hmm. Zrasznie dużo dziewczyny gadały zawsze w garderobie teatralnej, no więc już wiesz, tak? teatralnej, gadały o tym, co no robią, coś tam, jak przyprawiają, jak coś tak. Nienawidziłam tego tematu, ponieważ czułam, że to jest po prostu coś, czego nie ogarniam i w ogóle mnie to denerwuje, że w ogóle no, nie, nie, nie czuję tego, tego flowu, rozumiesz? Mhm. I zwykle wychodziłam na, na zewnątrz i tam z chłopakami zupełnie o czymś innym. No, on, Może nie o motorach, ale w każdym razie się bliżej motorów mi było. I kiedyś musiałam zostać, bo była jakaś okoliczność specjalna, że nie można było wychodzić na korytarz, mhm. bo tam jacyś goście byli czy coś takiego. I wysłuchałam o tym barszczu czerwonym, i to jest jedyna rzecz, ponieważ wysłuchałam, bo już, wiesz, mam która mi została do końca, <grym> znaczy do końca, jeszcze, jeszcze mam 15 minut na przeżycie, ale w każdym razie na bardzo, bardzo długo. <grym> I rzeczywiście, słuchaj, ja zaczęłam na tym, na tym evencie opowiadać, z tym, że ja opowiadam. W sposób taki absolutnie jak do no, osób, które jakby mówiła w innym języku, bo to jest troszeczkę dla mnie inny. To jest tak wszystko bardzo dokładnie. Wiesz, okay. Mnie trzeba powiedzieć na przykład, że jak jest zupa, to musi być też woda. Aha. Bo jak nie powiesz o tym i tylko mówisz, co tam wrzucasz, to jak nie powiesz tego, że tam ma być woda, to może się okazać, że tam wody nie będzie. W okay. ogóle. A nie wszystko to, co ty każesz mi tam wrzucić, ma na tyle w sobie wody, żeby stworzyło wodę jako bazę. Puścił. Widzisz za mną? Tak. No super. No więc słuchaj, opowiadałam to właśnie w ten sposób i o tej cebuli, i o tym, że przekładam te buraki, rozumiesz, które mhm. wcześniej obieram. A nawet mówiłam, że nawet wcześniej myję te buraki, no po prostu z takimi detalami. To był jak program rozrywkowy troszeczkę, ta, prawda? Taka... Ogólnie niezły plot twist. No słuchaj, twist. no bardzo. Słuchaj, ja byłam tak zmęczona, wiesz, w takiej emocji, ale opowiedziała mi tak, wiesz, taka cała w takiej euforii, że udało mi się o czymś, co rzeczywiście do mnie należało. I najlepszy był numer, jak w jakiejś gazetce, w gazety były takie normalne, wiesz, drukowane, gdzieś poszła taka informacja, że to jest z imieniem i nazwiskiem, że przygotowuję. E, a, y, m, przepis według, i tutaj imię tak, i nazwisko, tak, tak, tak. lasani wyśmienitej. O, proszę. Stary. Ja czytam, i tam jest w ogóle jakiś przepis. No, z, nie chcę powiedzieć skąd, wiesz, wymyślony, abstrakcyjny, i tutaj podpisany, że ja właśnie coś takiego robię. I to opowiadam o tym między innymi po to, że też bardzo często jest tak, że zupełnie coś do nas nie przystaje i czegoś nie ma, a ktoś wymyśli, że właśnie ty to robisz. To tak jakby powiedziano, że ty fantastycznie na nartach albo na rolkach i jesteś mistrzem świata w, w międzyczasie. No ale to taka anegdota była. Ale moja. udało ci się ten barszcz kiedykolwiek zrobić? Oczywiście, chcę Ci powiedzieć, że, że ja nie. ten barszcz <laughs> robię do, prawie... Do dziś dzień. Tak, tak, to jest... On jest dosyć wymagający, <laughs> okay. ale robię go... <laughs> Oczywiście, A smakuje w ogóle komuś? Słuchaj, bardzo smakuje. Słuchaj, bo to jest bardzo wyjątkowe. Przede wszystkim ma piękny kolor. Ja jestem bardzo wrażliwa na... W sensie estetycznym dla mnie jest bardzo ważne. O tak, oczy jedzą pierwsze. Tak, to to jest dla mnie bardzo ważne. I ja na przykład nie jem flaków, dlatego, bo się źle nazywają. Ja też. Ja nigdy w życiu flaków nie spróbowałem. Ja też nie, bo... I nie spróbuję. Tak, nazywają się... Od ochroną. razu mnie odrzuca. Wątróbka to samo. Też, też, mam, też mam takie rzeczy. A był taki przesąd kiedyś, że wątróbkę Trzeba, jak się jest w ciąży. I Aha. pamiętam, że tutaj była w Warszawie akurat. Cię. Taka, taka knajpa, wiesz, ja po prostu chciałam być taka w porządku wobec, wobec ewentualnego dziecka, które się ewentualnie za chwilę urodzi, żeby jednak tę wątróbkę jakoś ogarnąć. No o więc i, i pamiętam nawet miejsce, w którym podobno miało być to dobre. I tak, tak, więc bez przekonania. Dokonywałam tego aktu. Natomiast uwielbiam oczywiście mm -hmm. jeść mm -hmm. coś, co jest bardzo co bardzo ładnie wygląda mm -hmm. i, um, jest, i dobrze pachnie. Ja nie lubię w domu zapachu gotowania. Ja mieszkam w bloku dużym, więc wiesz, okay. jak się czasem przechodzi przez I ten. Nie czujesz, kto robi schabowego. I różne rzeczy. Nie znoszę tego, tych, 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 tych zapachów, ale w takich miejscach, o których ty mówisz, że jest kucharz. Do którego oglądam mhm. i jest to otwarte, nie przeszkadza mi to dzięki temu, że ty tam jesteś. Mhm. Po prostu jesteś ważniejszy ty kucharzu, ty człowieku, który to przygotowujesz. Mhm. Te zapachy są elementem to są takim jakby akompaniamentem. Wiesz, bardziej dla mnie, a jesteś ważny ty. I, i powiedz mi, a jakich gości nie lubisz, którzy przechodzą, na przykład jak picie oglądali, teraz wiesz w otwartej kuchni. Łomatko, ciężko stwierdzić. Kto? Na przykład, że patrzysz sobie na zestaw, dostajesz już to zamówienie, nawet może słyszałeś, że bardzo długo się decydują, nie bardzo wiedząc czego chcą itd. i tak dalej. Wszystko jest takie. Wiesz, tacy są generalnie niezachwyceni. Niespraw... No, nie, 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 nie to... Raczej? Raczej powiem szczerze. Rzadko tak bywa, nie? Nie, nie przychodzi mi to na myśl, Aha. ponieważ ludzie przychodzą też bardzo często ze względu na mnie. A, A. I. Widzisz, to Marka już jak jest. Szczerze. Tak. Szczerze to. A, nie chcę dyskryminować. Aha. Hmm. Ale. Mimo wszystko. No. Ale to nie ze względu na. na... O właśnie nie wiem. Kurczę, nie lubię. Nie właśnie to jest też złe stwierdzenie, że nie że lubię. Nie lubisz. No dobrze. Yy, rodzice z dziećmi. Aha. Ja Ale z... to nie jest, to już Aha. nie jest ze względu, bo kocham i tych rodziców, i kocham te dzieci. Tak. Tylko że tam tworzy się za duży chaos i jakby. Mm, to prawda też to prawda. dogodzić i dzieciom, i dorosłym. I żeby tam y, inni goście też czuli komfort jakiś. Aha, że nie tylko tamci są y, takce ważni. Tak, 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 tak. tak, Aha. tak. A ale... mam mnóstwo takich znajomych, Aha. którzy właśnie przychodzą z dziećmi i mówię, kocham jednych i drugich, Aha. ale nie, nie potrafię tego ujarzmić, nie potrafię nad tym zapanować. I chyba to mnie wytrąca wtedy z równowagi i bardziej skupiam się wtedy, żeby oni byli zadowoleni niż żeby. Niż Żebym ja skupiał się na tym jedzeniu. nie jesteś wtedy nawet kreatywny. Pewnie? Można tak powiedzieć, bo mhm. się stresuję, żeby inni, inni też czuli się komfortowo w, tym, A, w tej całej sytuacji. Filip, nie? Załóżmy, że jest no. mała restauracja, mhm. nie wiem, załóżmy pięć stolików i są trzy pary. Aha. Jedna osoba sama przyszła i wparowuje ci tutaj Rodzinka z tylko dzieci, załóżmy, Aha. nie? No I to już bieguj. jest de dezorganizacja. Już trzeba przesuwać krzesła. Już to wybija z takiego rytmu. Więc... To prawda. Ale nie powiem, że nie, nie lubię tego gościa, tylko chciałbym mieć przestrzeń, żeby... Im jakby prywatnie usłużyć, ugotować. Mm -hmm. i A nie masz takiej. Bo film masz na imię, prawda? Tak, 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 już zdradziłem. Ja mam na imię Ewa, bo już usłyszałam. Słuchaj, mm -hmm. ale powiedz mi, czy nie, nie masz takiego wrażenia, teraz mi to przyszło do głowy, jak zaczęłeś mówić o dzieciach, mm -hmm. czy że dzieci są dosyć stereotypowe w swoich, znaczy w swoich lubieniach. Jak coś lubią, to ciągle chcą. Podobną samą. rzecz tak. albo tę samą rzecz. Mhm. Jak idą na pizzę, to zwykle to jest pizza ciągle ta sama, margarita zazwyczaj, i w ogóle, żeby nie, nie, niczego tam nie było dodatkowo. I bardzo cięż, ciężko jest takich, na przykład, ośmiu, dziesięciolatków namówić na coś innego, albo zdecydowanie, jak czegoś nie lubią, mhm. to w ogóle nie ma rozmowy, nie chcą spróbować. Mniej są chętni do tego. To jest prawda. Mm. Mm, I to wydaje mi się, że wynosimy często z domu, o. wynosimy to z przedszkola, ze szkoły, mm -hmm. gdzie umówmy się ci kucharze domowo, tak. przedszkolni nie są jakoś. Kreatywni na no, nie tak. są przede wszystkim. E, też jako my, starsze osoby, przyzwyczajamy dzieci do pewnych. Do smaków, naszych nawyków. My tak. eksperymentujemy, Aha. a to jest chyba też istotne. I ostatnio miałem taką rozmowę właśnie z, ze znajomymi. Mhm. I mówią, no moje dzieci kochają krewetki, a te dzieci mają, nie wiem, tam 5 lat. Kochają jakieś tam owoce morza, jak wyjeżdżamy gdzieś za granicę, no to próbują wszystkiego. I mówię, wow, jak wy to robicie. A oni Wiesz? mówią właśnie, że w domu trzeba jak najbardziej też... starać się Aha. tym dzieciakom. Podawać różne rzeczy, a nie tylko jak ja byłem mały, no to jadłem codziennie płatki z mlekiem. Tak. Na kolację były kanapeczki, koreczki. Tak. Yy, Naleśniki a... pewnie ciągle też. Słucham? Naleśniki. Tak, pewnie. Na, leśniki, na obiad mielony schabowy na zmianę. Tak. No i to wiadomo, że to są moje jakieś smaki dzieciństwa, mhm. ale trzeba wychodzić poza ramy, więc to jest jakby też apel do rodziców, żeby w domu w domu można było inaczej pogotować czasem, wiesz, albo jest... co innego zamówić mm -hmm, niż mm -hmm. pizzę, tak. albo jakąś, nie wiem, zupę ogórkową. Ciągle to samo. Absolutnie, nawyki, do... ja jestem z domu, gdzie bardzo mało się jadło ryb, wiesz? Ale byłem w szoku, jak oni mi powiedzieli, co no. te dzieci ich jedzą. No, moje Sący. dziecko to lubi frutti di mare, tam jakieś właśnie owoce morza, jakieś mój, moje, moje dziecko lubi polędwice, no też trzeba mieć oczywiście do tego Yy, warunki, no. bo to nie, nie każdy może sobie na to pozwolić, Dobra. ale... Nie ale... każdy jeździ, prawda, w takie różne miejsca, gdzie to... Tak, tak, tak. tak Albo tak. nie penetruje takich restauracji, mhm. które mają taki, takie możliwości, taką, tak. yy, różno, taką różnorodność. Wiesz co, no świat się zresztą nam zmienił i on się yy, przez to ogromne otwarcie... Właśnie dostępność yy, do produktów tak, też mamy zupełnie inną niż kiedyś, nie? Jasne. I, I w ogóle, że wiemy, że coś takiego jeszcze istnieje. No wiesz, dawniej awokado to było coś tak abstrakcyjnego, teraz że w ogóle nie ma... Codziennie. Oczywiście można sparować <noise> tym dzisiaj um, kawałek, um, wiesz, takiego czy innego bardziej ciemnego czy bardziej jasnego chleba i, też, i też jest super i, i, i to próbują, ale na przykład, um, dziadków jest ciężko, na, przykład na to namówić, żeby coś takiego spróbowali, I, <noise> i, prawda? Też... Powiem y, przygody no. z moimi teśćmi. No. Yy... Oni, kuchnia tradycyjna, ale jak się dowiedzieli, że Zięć jest kucharzem, no to Zięć coś ugotuje. No jasne. Mojej zawsze Zięć yy, łamie tradycję i na święta na przykład yy, yy, Bożego Narodzenia przywieźliśmy własno ręcznie robione sushi. Pierwszy raz próbowali, uczyliśmy ich jeść pałeczkami, co było no, śmie śmiechu, co nie miara, że tak powiem. Ale no, staramy się im i teraz wróciliśmy z Tajlandii, więc przywieźliśmy im yy, przepisy na Pataja, na, na jakieś rzeczy, których oni nigdy by się nie odważyli zjeść, ale to jest tak fajne, to fajna jest obserwacja Yy, jak oni z nieśmiałością podchodzą do tego, Aha. a potem tak macha głową, nie do końca przekonany, no, no. ale lekki uśmieszek pojawia się na twarzy i rzeczywiście to smakuje. Parę razy zdarzyło się tak, bardzo dobre, ale nie gotuj tego nigdy więcej. No <laughs> oni mają swoje przyzwyczajenia. Jasne. Jest to yy, pierogi yy, na o. śniadanie, zupa jakaś... Yy, yy, tak, nie? Tak, nie? tak, tak, tak. Więc, wie... więc jakby to też trzeba szanować, bo bo starych mebli jakby się nie prze, przestawia. No w tak. Sensie, tak więc y, ja jakby najbardziej to szanuję, ale też, ale też czasem lubię uszczypnąć. No, no tak. Ciekawa <gry> jestem, jak to będzie, jak będziesz stary, Aha. jaką będziesz lubił wtedy, jakie smaki będą dla ciebie smakami wiesz, najważniejszymi, ponieważ przy takiej różnorodności, którą na pewno dysponujesz mhm. i, i takiej otwartości na Ró właśnie tę różnorodność, otwartości, że, że poznajesz, gdzieś tam jedziesz, N nigdy tego nie próbowałem, a te zestawienia są jakieś takie dziwne. Bo na pewno, wiesz, jest też taka kreatywność ogromna, mm -hmm. kucharska, mm -hmm. że niekoniecznie y to, co przywozisz w głowie czy w, w swoim poczuciu smaku skądś mm -hmm. y, nie jest przez ciebie też y, w jakiś sposób jeszcze w jakiś sposób podkręcana mm -hmm. czasem y, czegoś jest więcej albo czegoś jest mniej albo czegoś y, dodajesz do czegoś czego tam w ogóle nie było i to tworzy zupełnie inną y, fakturę y, smakową i też wizualną wiesz to jest tak trochę jak w malarstwie prawda Trochę tak trochę y tak i właśnie super. to jest ciekawe Ktoś y, kiedy spojrzał, jak ja gotuję, no. i mówi. Przecież ty nie patrzysz, ile czego dajesz. No. I jak ty to robisz, że nie idziesz, y, nie idziesz według przepisu jakiegoś i tak dalej. A ja mówię, czy jak. Jak pianista zna nuty, to zagra? Jakby nie, nie znał, to by nie zagrał. Ja znam te nuty, ty, mm -hmm. tutaj tyle tej przyprawy, tutaj tyle, mm -hmm. i tak dalej. Rzeczywiście, zastanowiłem się nad tym, że nigdy w sensie, może na początku swojej drogi, ktoś mi podpowiadał, tak. jaka gramatura czego ma tam być, mhm. ale. Ale to ja lubię się intuicja. bawić tym, to Aha. jest to skręć nutkę w prawo, nutkę w lewo i albo zobaczysz jest troszkę, to jeszcze krótsza, troszkę dłuższa, końcu. Jeszcze prawda? lepsza melodia jest wtedy, nie? Oczywiście. Coś na przykład dłużej podsmażysz, tak. albo coś mniej, albo coś tam poddusisz. Nie, nie. To są Dokładnie. Różne, są, y różne są sposoby mhm. na, y na to. A powiedz mi, co ci jeszcze tak intryguje, czy, czy czym, się, um, czym się żywisz poza tym żywieniem prawdziwym? Co cię jeszcze ciekawi w życiu? Co mnie ciekawi w mm -hmm. życiu, to jest... Co, co, co robisz poza gotowaniem? Odkrywanie świata, czyli podróże. Ja Lubisz sobie założyłem, kiedyś usłyszałem właśnie o takim malarzu, który pół roku pracował, mm -hmm. malował w mm -hmm. swojej pracowni, mm -hmm. zamykał się tam i rzeczywiście... Arcydzieła wychodziły z tego, nie pamiętam teraz. Y, nazwiska. Kto to był dobrze, no ale. Y, a pół roku po prostu miał wolne i chodził, inspirował się, zaglądał w różne zakamarki swojego miasta i nie tylko. Uh -huh. I postanowiłem. Y, Iść tą drogą, tak? Tak, tak, w sensie spodobało mi się to. To trzeba dojść do tej drogi, bo to nie jest tak, że. Jasne. Dobra, pół roku będę C pracował, C pół roku będę leżał. Więc teraz y, mm, skupiam się na. Sezonie letnim, mhm. gdzie, gdzie jest najwięcej eventów plenerowych, jakichś imprez, i tam sobie jeździmy futrakami, i, i rozstawiamy się, i pracujemy mniej więcej, tak bym powiedział, od. Od majówki do końca września. A, taka sezonowa robota. Tak. Trochę a... jak cyrkowiec, nie? Bo no yy, cyrkowcy yy, tak. tak robią, no, no, no. A potem, a potem yy, kupujemy bilety z żoną, wsiadamy w samolot Aha. i cztery miesiące, 5 miesięcy nas nie ma, bo podróżujemy sobie po świecie. I Aha. to mnie tak, jara. A to yy, fajnie, że masz partnerkę, która po prostu też ma taką yy, Moja zajawkę. żona pracuje akurat na komputerze, więc. Często Aha. zdarza się tak, że, że y, online gdzieś ona tam musimy się jest. zatrzymać, ona musi Ale sobie popracować. Ale w innej potracować. dziedzinie, nie, nie, nie związanej z kuchnią i z gotowaniem? Nie, nie zupełnie. Jest, zupełnie. Jest. I dogadujecie się idealnie? I no, lubi... no ja myślę, że uzupełniamy się, uzupełniamy. że to jest Aha. też w dużej mierze sukces tego, że, że ja zacząłem pracę freelancerską. Tak. No to zawdzięczam yy, Jej, mojej tak? małżonce, bo y, ona została na etacie, a ja w tym momencie wysyłałem jakieś CV, tak. jakieś swoje oferty i tak dalej. Więc A, no tutaj jest, jest wielkie, duża pomoc. No. Oczywiście. I dzięki temu mogłeś też się rozwijać i teraz, ale dzięki temu ona też ma ciekawe życie to i, prawda. i może sobie zrobić... Róż... <laughs> Ze mną musi mieć dużo cierpliwości. Duże cierpliwości, ale ciekawości. A powiedzmy jak tak penetrujesz ten świat, mhm. wyjeżdżasz sobie w różne miejsca, mhm. to y, jest coś takiego, taki fokus na to, że zobaczyć, jak tam gotują, to, że to gotowanie gdzieś tam cały czas jest takim, ja, takim elementem... Ja yy, zawsze każdą Naszą podróż nazywam, nazywam po prostu food tripem. <grym> czyli tak. foodystyczne po prostu akcje od rana do wieczora. Y, ostatnio byliśmy w Berlinie ze znajomymi. W cztery dni zrobiliśmy prawie 30 knajp, gdzie oni mówią: Jezus Maria. No, dajże chłopie spokój. Ja mówię: Oczywiście nie jemy całych porcji. Ach. Ale, ale ja mówię, tutaj muszę spróbować, tutaj muszę zobaczyć, jak oni to robią. Aha. Yy, no i ja się tym inspiruję, chłonę no. to, a potem wykorzystuję to sobie w tym sezonie, właśnie w którym ale gotuję czy przy, dla ludzi. Nie? Ale Filip, ale przy okazji, czy oglądacie coś innego, czy wchodzicie, nie wiem, do, do jakichś tak, muzeów? Do jakiej, ma, tak, nie wiem... moja, moja żona jest grafikiem Aha. i ona zaraziła mnie jakby sztuką. Architektura, tak? Chcesz zobaczyć e, takiego? Tak, ja, ja jestem zakochany na przykład w winylowych figurkach, które są popularne w świecie artystów. Aha. Kupuję też obrazy, jestem fanem i poszukiwaczem na różnego rodzaju platformach. Ostatnio znalazłem pracę pewnego artysty polskiego. Była wystawiona za 100 złotych. O. utargowałem za 70, <laughs> a warta jest no, z 18 koła, nie? Co ty mówisz? Po prostu ktoś nie wiedział, co sprzedaje, więc to jest dla mnie... Wiesz co, no może po prostu uważał, że to ma taką... Ta, może mieć taką cenę Sytuacja i, i... była taka, że to kobieta, która sprzedawała, rozstała się ze swoim partnerem mm -hmm. I bardzo jej się ten obraz kojarzy właśnie z nim, mm. i stwierdziła, że chce się go postawić. Jak, jak najszybciej. Powiedz, jak emocje <grym> mogą też dyktować to, ile co może kosztować. No, to, to, jest, to, jest nie, to jest niesamowite. I jak jakiś stosunek właśnie emocjonalny i, i jakiejś takiej no, to prawda, to czy prawda. tęsknoty, czy braku tęsknoty, czy odrzucenia czegoś może decydować o tym. Wiesz co, teraz pomyślałam sobie, mhm. że mam tak takie miejsca, ja jestem z Krakowa, mm -hmm. i mam takie miejsca, ale one już są głównie w głowie, mm -hmm. kawiarni, głównie kawiarni, mniej niż y, kawiarnie, bardziej niż restauracje, ale w kawiarni, w których się robiło też ciastka, was, y, wiesz, i y, desery, y, okay. w sposób y, taki samodzielny, mm -hmm. y, gdzie jak wchodzę w tę uliczkę, to czuję zapach dokładnie... Tego, tej Napoleonki, bo u nas w Krakowie Napoleonka mhm. jest czymś innym niż w Warszawie. Mhm. Um, bo to no, zupełnie tutaj Akurat Napoleonka... Akurat nie lubię ciastek, ale Napoleonkę kocham. Napoleonka, to, to jest tak bardziej takie budyniowe, Budyniowe, prawda? tak. No. A w Krakowie Napoleonka w moich czasach to było takie ciasto, takie, taka bita, nie, nie bita śmietana, tylko piana mhm. taka, i ona była taka zaróżowiona, wiesz, taka, taka troszeczkę kwaśna I, i od góry i od dołu miałeś ciasto francuskie, takie płaskie, okay. ale ona było z takich mm, mm, z takich jakby to nazwać, trochę jak dykta wyglądało, wiesz? Okay. Tak jak, I to jest, a może nie mogę o tym w ogóle nawet mówić, ponieważ dostaję natychmiast takiego śliniotoku <laughs> i normalnie czuję, czuję jak to mi się rozkłada w ustach. I jest um, takie miejsce, mhm. gdzie już tej y, kawiarni, cukierni, kawiarni nie ma. Ale, Ale ja, jak zmyślę, wchodzę na pozostało. tę uliczkę, mhm. to dokładnie, wiesz, przełykam ślinę po 30 latach rozumiesz? Wiem o co chodzi. Wiem, do, o co chodzi. Wiesz, coś tak, takiego. Tak, tak, dokładnie. A jak miałam taką fazę, że muszę się odchudzać i tam muszę dobrze wyglądać, i tak dalej, i tak mhm. dalej. To w innym miejscu też y, taka jest cukiernia, której ona do dnia dzisiejszego istnieje, mhm. gdzie właśnie są te napoleonki. No i ja się oszukuję w taki sposób. Że wchodzę, podchodzę do tej lady, tam mhm. trzeba to kupić tak normalnie. Proszę o jedną. Mówię, proszę no. I ta pani nakłada i ja mówię i proszę na drugi talerzyk drugą, a jestem sama, uważaj. Drugą na polonkę, jakąś małą kawę. Mhm. I idę do kącika i udaję sama przed sobą, że tego nie jem. No ładnie. Oczywiście zjadam to. No, ładnie. Y, ale sama przed sobą mówię sobie, że nie, nie, te, te tego nie zjadłaś. Nikt tego nie, <ś19> nikt tego nie widział łącznie ze mną. Więc to są, to są takie smaki dzieciństwa. Beauty and y, Pleasure. Y, tak. I coś, coś takiego jest. Ale czyli wracając do tych y, Waszych penetracji świata, <ś204> mhm. to tro, mówisz, że też y, trochę architektury, ale chodzicie na przykład, nie wiem, na jakiś muzykale, jakbyś był w Londynie, na przykład, coś zobaczyć jeszcze takiego z innej dziedziny sztuk. Coś podkręca? To, 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 to właśnie głównie jedzenie, potem są właśnie muzea Aha, sztuki jakiejś nowoczesnej bardziej. O, tak. Architektura mnie raczej nie interesuje, Ola bardziej tak, z, jest, zwraca tak. na to uwagę ze względu na swoją pracę. Mhm. E, no tak jak mówię, lubię taniec i aktorstwo i, i czy na Brooklynie byliśmy. To, takie na, rzeczy oglądasz, Na tak? musicalach e, ale bardziej też Jara nas, kultura, to jak ludzie żyją. Lubimy miejsca nieturystyczne i staramy się zawsze zagadać z kimś, żeby nas zabrał do siebie do domu. Oh. Ja w zamian wtedy ugotuję. Oh. E, więc to jest takie tworzenie relacji z ludźmi. Mnie bardziej niż, niż my jakby nie wiem, martwa natura, to Jara po prostu my. życie. I, i ludzie, z którymi idziemy naprzód i poznajemy się, a Aha. potem te relacje jakby przez, przez tą łatwą komunikację teraz no, zostają, więc często jest tak, że mieliśmy być u gościa y, w Stanach przez dwa dni, zostaliśmy u niego tydzień i teraz w przyszłym miesiącu on przyjeżdża do nas na tydzień i chcemy mu pokazać i polskie góry, morze i, i on się zajarał y, y, kopalnią soli, więc to, to też tworzy fajne relacje. No, podróżowanie to, to właśnie dla mnie są ludzie, nie? Super. Czyli gen generalnie widzisz, <grym> czyli tutaj nas bardzo dużo łączy, <grym> że e, inspiracją tak naprawdę jest drugi człowiek, tak, który coś tak, tak. oczywiście przy okazji wytwarza <grym> e, w różnych dziedzinach, ale e, jakby z nami się komunikuje, też bezpośrednio powiedz, czy przeszkadza ci ta ściana, przez którą rozmawiamy? Jak, bo chyba to nie jest dla ciebie taka oczywista y, rozmowa hmm. w taki sposób. Jak, to, jak, jak się czujesz w tym? Yy, na początku była niepewność. Aha? Yy, po, po 10 minutach myślę, że zacząłem czuć się swobodnie. Uh -huh. yy, ale jest to ciekawe no, no, doświadczenie. Ciekawe doświadczenie, w sensie. bo po, na, nawiązujemy komunikację taką, wiesz, no, możemy się do siebie zbliżyć, tak. nie widząc się. Tak. Czyli tylko barwami głosu i tym sposobem, w którym ze sobą komunikujemy, właśnie werbalnie, coś mm. sobie opowiadamy, ale też pewnym nastrojem. Wydaje wytwarza... mi się, że pozytywne nastawienie przede wszystkim. Tak, bo... wytwarzamy taki no, związek dusz, prawda, tak, na, na, tak, ten, tak. na ten czas i mm -hmm. myślę, że spokojnie mo możemy oczywiście kontynuować to w ten sposób, ale jakbyś śpią ochotę, to y, zawsze jest taka szansa, że możemy zlikwidować te ściany między nami. Czasem ją przesuwamy. Do, przodzie, czy do, ty do przodu, bo do tyłu się nie da. Okay. E, da. Więc możemy to zrobić, ale możemy też zostać w tej konwencji. Zależy to y, od ciebie. Tym razem oddaję ci tę pałeczkę. O, proszę. E, proszę bardzo, możesz sobie e, wziąć te. te, 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 te jak ktoś nazywa ten. To nie jest tasak. Teraz to nie ma tasaków, tylko Tasy. to są takie. Tak, są tasaki? Są, pewnie. A jest. ja myślałam, że te noże takie szerokie, to one się inaczej nazywają. Jest nawet gość, który się nazywa pan Tasak. i no. Tasakami tylko kroi. Ma tak? kolekcję ogromną taką ścianę z tasakami. I to się jak. nazywa ciągle tasakiem. Ja myślałam, że tak, one tak, mają tak. różne nazwy, te, te, te szerokie noże. Mhm. A czego się, do czego się używa tych tasaków tak bardzo różnych? Tak naprawdę to zależy od, 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 od indywidualnego no podejścia. No nie. nie, to indywidualne podejście. Tak? Jeden tam kroi mięso, drugi. To nie, więc to nie ma. teraz to już nie ma znaczenia chyba aż tak jak. Bo kiedyś. mi się wydawało, że tasak to jest tylko do takiego, wiesz, do jakiejś kości, którą muszę. No nie, nie znam się na tym, ale tak mi się wydawało, że to jest mm -hmm. właśnie do takiego przecinania, wiesz, czegoś no, mocarnego, bardziej gru grubego. Aha, a, ale okaz okazuje się, że, że nie niezupełnie. Zależy od konwencji każdej osoby. Aha, a dużo masz przy, y, takich. Yy, takich nowoczesnych urządzeń, które ci cię wspomagają w, w twoim procesie przygotowania do gotowania, czy gotowania Nie, no już? to pewnie, to jest cały cały, 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 cały arsenał takich rzeczy. Począwszy właśnie od y, jakichś krajalnic, przez piece konwekcyjno parowe Aha. Y, termomiksy. No nie, no trzeba Termomika? się wspomagać. Ja, jest, ja jestem fanem akurat y, u, ułatwiania sobie, a nie... A nie... a nie utrudniania? Czyli idziesz jak gdyby, czy to co nowego wchodzi, również wykorzystujesz w swojej, że tak powiem, w swoim malarstwie kucharskim, tak? Czasem, czasem coś pomaga, a czasem coś nie pomaga, więc. To mówię indywidualnie, to wtedy ty, działa, więc. Aha, a ty wiesz, ja myślałam, że termomiks to jest coś takiego, zanim się w ogóle m, posłuchałam na ten aha. temat, że jak ktoś mówi, bo to, to samo robi. Ja myślałam, że tam się nic nie wrzuca i to już jest. Aha, słuchaj, <śmiech> <śmiech> ja może okaz... tak być. A <laughs> okazuje się, że takiego termomiksu to jeszcze nie ma. Zastanawiam, Czyli... się, zastanawiam no. się nad tą ścianą. No, kochanie, możesz zrobić, co chcesz. No, ale zastanawiam się, bo to może wyjść dwojako, że. Jak chcesz. Rozmowa nie będzie się kleić dalej. Ale na przestań, że nie? Nie? nie mamy tak długo, <laughs> dużo czasu na tę rozmowę, możemy Dobra. ją przesunąć. Tylko możemy zrobić tak, Filip. Tym, się? bo to jest, to jest trochę wiesz, ja jestem nie, niezbyt duża, musisz tak i tutaj idziemy, idziemy, idziemy i pomiędzy kamerą a mikrofonem. we Wsuńmy to i, i już, poczekaj, i oprzyjmy to o to. Okej, okay. dało się? Żeby nie, nie padło. Tak, żeby nie spadło na nas? No, o dzień proszę. dobry! Cześć. Dzień dobry, Filipie! Ooo! Słuchaj, ja bym Cię od razu na statek posadziła, słuchaj! Ty mi, kojarzysz mi się od razu z takim, wiesz, kucharzem na takim dużym statku, który stoi tam, A gdzie przychodzą. Mam nawet tatuaż no, marynarza. Mój, pra, stary, mój no... pradziadek był marynarzem i też gotował właśnie na statku, więc... To jest ciekawe. Słuchaj, jakbym cię znała naprawdę od, od dziadka. Może ja zna, jestem znajomą twojego dziadka. Może tak być. Nigdy nie wiadomo. No, stary, nie no, żartuję. Mogło nam się zdarzyć coś tak... Super! wcale jest nie jesteś taki duży. No schudłem teraz. Schudłem. No tak. Ja wierzę, myślałam, że to już wiesz, masz 2,40 wysokości, <grym> wiesz, 224 kg wagi. O nie, aż no, tak nie, nie. to nie. Nie, no, nie. Było gorzej o 20 kg, ale teraz jestem w procesie chudnienia. Pojęcie także. gorzej, y, mniej gorzej jest jak gdyby zakodowane w nas samek. W związku prawda. z tym możemy sobie odpuścić jakby te y, y, samo, że tak powiem, <grym> Samo wykluczenie we No to, 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 jest, to jest znowu indywidualna rzecz. O, tak, oczywiście, że tak. tak. Najważniejsze jest to, żeby być pogodnym. To Ot, jest to, to, to najważniejsze. To, to I zawsze, ja zawsze mówię, że tak zwany znak plus pomiędzy ludźmi, mhm. jeżeli on jest wiesz, przerzucany, to bez względu na to, w jakiej dziedzinie się znajdujemy, mhm. to nawet kiedy mówimy rzeczy trudne i nawet wtedy, kiedy jest coś bardzo nieprzyjemnego mhm. w efekcie. To sposób, w jaki to podajemy drugiemu człowiekowi, mhm. i jeśli jest między nami e, emocja pozytywu, mhm. że to spotkanie na przykład, które mogłoby być niefajne, ale możemy z tego wyciągnąć coś dobrego, po to, żeby po raz drugi się coś niefajnego nie zdarzyło. A to jest prawda. To prawda? są właśnie te rzeczy. Yy, które niektórzy nazywają przypadkiem albo jakąś właśnie niesworną sytuacją, ale ze wszystkiego można wyciągnąć jakieś yy, 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 pozytywne myśli, tak jak mówisz. I to jest dla mnie to jest ciekawostka, bo często zastanawiamy się, dlaczego coś tam się wydarzyło w życiu. No, a, a właśnie wydarzyło się po to, żeby drugi raz się to nie wydarzyło, a poza tym yy, ktoś może się z tego nauczyć. Tak, ale my Piąc też sami jak możemy, nauczkę, no, mieć, możemy mieć pewną y, jakąś refleksję, <grym> y, co nie znaczy, że unikniemy <grym> następnego zdarzenia. O nieco innej fakturze, to które problem. również będzie y, nie takie. Mhm. Ale z tego jesteśmy zbudowani. Może dzięki temu jesteśmy bardziej empatyczni mhm. wobec innych, bo jeżeli sami żeśmy się m, tak no lekko tak, potknęli, tak, tak, tak. mówiąc de delikatnie, to y, rozumiem, że Twoje potknięcie jest elementem po prostu twojej drogi w życiu. Mhm. Wobec też takich elementów, które troszeczkę cię zatrzymują, yy, nie, nie miałbyś refleksji. Mhm. Yy, nie zobaczyłbyś tego w tym obrazie tego czegoś, co zobaczyłeś, yy, a ta osoba w związku z tym, co jej się złego zdarzyło, yy, ciebie tym obrazem obdarowała. Mhm. Znaczy ta osoba nawet nie wiedząc o tym, że no się tak, obdarowała tak, tak, tym tak, czymś. Tak. Rozumiesz musiałbyś jej bardzo dużo w teraz ugotować. Zdaje się, bo jak za 18 tysięcy, to nie wiem, no chociaż może są takie dania, które kosztują od razu tyle. Jak się doda trochę złota. Aha, ze srebro i złota to nic chodzi o to. Czasem się nawet zastanawiam. Podobno się złoto dodaje w ogóle czasem do gotowania. Dodają, ale to jest. Ale to jest taki stura, troszeczkę fotomontaż To jest tak, taki, taki tak, dodatek tak, no. na zasadzie, że to takie ekskluzywne. Tak, tak. Byłam kiedyś na takim obiedzie, czy takim mhm. kolacji, już nie pamiętam, która wiesz, wyniosła mnie w kosmos, ale. Super, że byłam na czymś takim, kiedy na takim dużym talerzu wielkości mniej więcej tego stolika mm -hmm. znalazło się coś, co było mniejsze niż to denko okay. pod, pod spodem. Było oczywiście bardzo. Czyli to był moment, pewnie uważaj, jakiś. tak zwany moment. Tak. To był tak zwany moment. To był taki moment, że, wiesz, na szczęście to nie było słodkie, okay. bo gdyby to było słodkie, to byłby momencik w moim wypadku. <laughs> okay. Ale dzięki temu, że to było troszeczkę bardziej wytrawne mm -hmm. i bardzo się bałam, że jest w tym coś, czego mogła. Bym nie lubić, gdyby się dowiedziała, co to jest, mhm. bo są takie rzeczy, które nie lubię z powodu tego, że one brzmią. Już brzmią, tak, Brzmią tak, tak. i jeszcze i zapachowo jestem bardzo wrażliwa. Mhm. Z owocami morza mam taki dylemat, okay. że one poprzez swój zapach, mimo wszystko, które bardzo mocno odczuwam, mroczność dna morskiego, Rozumiem. odczuwam to. Może moje doświadczenia są mikre, mhm. ale one są mikre tylko z, z mojego powodu. Ponieważ boję się, żeby to się okazało prawdą. Okay. I więc musiałabym być delikatnie zrobiona w delikatnego konia, okay. żeby się okazało, że to się udaje. Ale ponieważ jestem bardzo kontrolującą osobą, w związku z tym mogę mieć podejrzenia, ale yy, sympatia do tego, kto to wymyślił i to robi, jest dużo większa niż nawet mój opór, wiesz, taki okay. wewnętrzny. W związku z tym wszystko przed tymi, którzy y, mają przede wszystkim osobowość do, w dobrej, w dobrej to tej komunikacji, to, to, jest, to jest najfajniejsze. Bardzo mi się podoba ta twoja, ten twój pomysł, to, że Podoba mi się to, że możesz sobie już pozwolić mm -hmm. na to mm -hmm. i że sobie sam to zorganizowałeś y, i w swojej głowie, i w swoich rękach, tak, i w tak, swojej tak. mocarności, że możesz do, y, doznawać, y, masz czas, przestrzeń i to marzenie realizujesz. Mm -hmm. Tego doznawania w innej strefie, żeby być może lepiej. Y, nas, ewentualnie tych, których mm -hmm, byś mm -hmm. pokarmił, że tak powiem, że nas nasz tym, tym ob, y, obdarzysz, co tam zajęło, znaczy. to, zajęło to sporo czasu, bo kilka lat, żeby do tego dojść. Stary ale kilka lat to jest nic, to Tak wiesz. się wydaje, ale to no. jest ciężka, ciężka praca, więc y, y, ja wszystkich zawsze, zawsze zachęcam do tego, żeby właśnie dążyć do jakichś swoich celów. Aha. No, ale dzięki temu wracam z większą pasją jeszcze do tego, co czym się zajmuję, Aha. z większą radością, bo też często jest ten, ten element wypalenia się jakiegoś zawodowego. No tak. Yy, i A potrafisz że... sobie powiedzieć, wtedy na chwileczkę stop, i na chwileczkę wyjedziemy, albo tak. na chwileczkę się zupełnie w inną stro stronę odwrócimy. Tak, tak, tak? tak, tak. Możesz to, mhm. Możesz to sobie zrobić. Tak? Tak, tak, tak? Bo chodzi mi o to, nie, że finansowo cię na to stać, tylko chodzi mi o to, co, co jest w głowie. Nie, nauczyłem się tego być asertywnym. Też, to jest, bo to wobec jest samego siebie. Dla mnie to jest była A, to... tragedia, bo zawsze mi było ktoś mnie o coś prosił i głupio mi było po prostu odmówić. A, A teraz... Wiesz dlaczego? Dlatego, bo to też jest twoja pasja. Tak, tak, tak Więc tak, tak, wiesz, tak. mnie jest też bardzo ciężko odmówić... Yy... Ja mówię tak, robota życia, tak. ja pierdziele. Tak. No to się nie wydarzy, nie? Tak. To już nigdy więcej takiej okazji nie będzie. A teraz a jednak... mi się okazuje, że będą jeszcze lepsze okazje, Aha. więc nie zawsze wszystko trzeba brać, nie? A te futraki cały czas robicie? To jesteście... Tak, yy, tak, tak, tak. A tak, jakąś tak. restaurację? Masz jakiś tak, pomysł, jak w idei fix? Yy, yy... No właśnie nie fix, tylko takiej z... idei... Otworzyliśmy coś... z żoną tak. kawiarnię na warszawskim Muranowie yy, 5-6 lat temu. Teraz mój brat yy, się tym zajmuje, jest właścicielem, bo ja już nie miałem Kawiarnia. czasu. Kawiarnia? Tak. Czyli, a tam są twoje ciastka? W sensie teraz już ja nie mam nic z tym wspólnego. Prowadziliśmy to przez pierwsze 2-3 lata. A potem mój brat jakby to przejął. A on jest kucharzem też? Nie. On też pracował zawsze w gastronomii, ale teraz jest profesjonalnym baristą. Parzy i tak dalej. różne takie rzeczy co dnia Jego żona robi ciasta i tak dalej. A i tak robią dla tej kawiarni ciasta, tak? Tak, tak, tak. A ty robisz w ogóle słodkie rzeczy też? Nie, Kurcze! Nie, ja nie to, jest, jesteś... to jest inny poziom cierpliwości w ogóle jakiś. Gotowanie jest zupełnie inne niż pieczenie. Tak. E, I zostawiam to profesjonalistom, tak Aha, jak wcześniej Aha, My też delega, delegujemy tak, tak, te rzeczy. Tak, 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 tak. Ale lubisz jeść słodkie rzeczy? Nie. W ogóle mam no cukrzycę. Rok temu się okazało, jak wróciliśmy ze Stanów. Tam napchałem się tym całym fast foodem i oh, napojami wow, gazowanymi. Wow, 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 wow. I na chwilę trafiłem do szpitala, stąd właśnie y, tracę teraz wagę, bo aha. pilnuję się, czyli jem warzywa i tak dalej. Aha. Słodkości? No to może nalewki teściowej, ale może, to tyle. Nie? Ale to też trzeba rozgraniczyć. Ale są przecież nie? owoce słodkie, prawda? Znaczy, tak, tak. Warzywa tak, tak, też są tak, tak. niektóre słodkie. No to, to prawda, Nie jest tak, że się to się tak zupełnie nie da, chociaż Ale nie, ogólnie nie jestem fanem mądra. ciastek. Nie nie nie, 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 nie. Nie jesteś. No, tak ja niestety ten, ten Kraków mnie tam, wiesz, z tak i, nie, to swoje kłamstwo, to tak pamiętam bo i tak usiadłam, rozumiesz, w tej kawiarence bo tak nie mogłam ci tego pokazać, że tak przeszłam przez ten, i do takiego ostatniego stolika, i tak właściwie tutaj, tutaj tak, i bokiem i sama jadłam, i mo, mówiłam sobie ty nie ty tego nie jesz, nie, nikt tego, nikt tego nie widzi, ty też tego nie widzisz mój żołądek też tego nie widział, bo to było tak szybko że ja zapomniałam w minutę, wiesz że to, że to się stało, ale coś jest na rzeczy, na tej Jednej ulicy, to mam zapachy. Absolutnie ten zapach tego czegoś, co mi. Tam było sporo karmelu i czegoś takiego, wiesz, co rzeczywiście, jeżeli ktoś ma jazdę na ten temat, Boże, ja powinnam być w ogóle bardzo duża przy tym wszystkim. Na szczęście mój organizm widocznie to jakoś wypłukuje bardzo ładnie, jeszcze, jeszcze ciągle I, i tak jest. Słuchaj, kapitalnie mi się z Tobą gada. Mi z Tobą równie, tak, to ta ściana... Y Wydaje mi się, że na początku pomogła. Fajnie, że to tak. zdjęliśmy. Aha. Wyobrażałem sobie ciebie, wydaje mi się, po głosie Aha. właśnie jako taką kobietę z klasą mm. I, i naprawdę ja jesteś piękną kobietą. Mm. Także ja się cieszę z tej rozmowy na maksa. Powiem ci, że klasę też zagram, <laughs> nawet czwartą i piątą, bo <laughs> z tego mam magistra za przeprzeniem. Znaczy to jest taki żart, nie no ja tak, zawsze tak, mówię. Tak, tak. No. Pani tak pięknie mówi. Ja tak ja tak pięknie kłamię, bo mam z tego magistra. Okay. A ja jestem ciekawy, no? czy, czy, czy patrząc na kogoś, rozmawiając z kimś, Aha. widzisz i przez jego mowę ciała jako aktorka, mhm. tak? Jakieś elementy, czy on się stresuje, czy, czy, że tak widać, czy są jakieś nie. takie u, u, ułożenie nie, rąk ja, ja albo jakieś... Się nie, nie bawię się w tak zwaną te technologię taką. Bo jestem ciekawy jak, właśnie. Jak robisz tak, to znaczy, że W aktorstwie chcesz, właśnie... Jak, jak, tak jak usiądziesz jak w ten jak sposób, tak, to znaczy, tak, że ja z tobą nie chcę rozmawiać, a jak usiądę w ten sposób, to znaczy, że zapraszam cię. Mhm. Wiesz, ja w ten sposób, mimo że prowadzę zajęcia również z tak zwanych tej autoprezentacji, mhm, ale mimo, mimo wszystko... Rozumiem, wszystko rozumiem. Ale mimo wszystko bardziej mnie, bardzo osobniczo to traktuje. Okay. W, w jaki sposób? Czy ktoś jest ze Tak, czy, Byłem ciekawy po czy prostu. Czy nie? nie? Tak, to, to, to się wiesz, odczuwa. Okay. ja zakładam, ja zawsze zakładam coś takiego, że zobaczysz, że po dwóch minutach będzie mhm. nam bardzo blisko do siebie. Mhm. Ponieważ ja bardzo tego chcę. Okay. I to moje chcenie, żeby to było tak bardzo blisko. Mnie się wydaje, że ono y, rozwala te murki. Rozumiem, po drodze. Rozumiem. Oczywiście to może być moja, y, m, m, mo, moje myślenie na ten okay. temat. Y, ja zakładam ten znak plus bardzo mocno. Okay. No to Wiesz, tak jak tej, ja super. W tej komunikacji. Mhm. Wiesz, że, że to tak jest. Nawet jeżeli mam powiedzieć ci coś bardzo trudnego, mhm. to y, mówiąc ci coś bardzo trudnego chcecie cię przytulić, mhm. y, bo po czymś bardzo trudnym będzie ten moment. Y, pewnego ukojenia mimo wszystko. Mhm. I zostańmy w tym ukojeniu. I ten trudny moment właśnie nadszedł, bo musimy się rozdać, Musimy się, się rozstać, bo ja muszę pobiec, dobrze, tak, jak coś jeszcze, coś jeszcze więcej. Rozumiem. Bardzo miło ci Bardzo mi było miło, bardzo. Mam nadzieję, że cię gdzieś na swojej drodze spotkam. Fajnie, będziemy, tak. się, będziemy się komunikować. Bardzo dziękujemy. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Papa, pa. idziemy, Chodź, kochanie.